Cześć, w dzisiejszym odcinku Na Poboczu przyjrzymy się koncepcyjnemu wskrzeszeniu ikonicznego Mercedesa, zobaczmy również BMW 2 oraz 8 Grand Coupé. Startujemy! Na sam początek ciekawa wizja Davida Obendorfera, który zabrał się za kultowego Mercedesa W115 i stworzył jego retro nowoczesną koncepcję. Postawił na jak najwierniejsze odwzorowanie detali charakterystycznych dla tego samochodu. Oparł się natomiast na proporcjach znanych z modelu klasy E. Z tyłu znajdziemy poziome lampy z charakterystycznym ożebrowaniem oraz nieco bardziej kanciastą, wyprofilowaną tylną część nadwozia. Przód jest kontrowersyjny i nie każdemu się spodoba. Pionowa atrapa jest bardzo charakterystyczna dla Mercedesów z dawnych czasów. Tak samo zresztą jak pionowo ustawione przednie reflektory. We wnętrzu kierownica jest lekko zmodyfikowanym oryginalnym projektem. Wygląda podobnie do tej dawniej, ale jest multifunkcyjna. Zegary pozostały z nowych modeli, tak samo jak ekran systemu multimedialnego. Poniżej na konsoli środkowej jest klasyczny układ sterowania klimatyzacją. Jak Wam się podoba ten model? BMW pokazało pierwsze zdjęcie prezentujące nadchodzącą ósemkę w wariancie Grand Coupé. Auto ma zostać zaprezentowane w przyszłym miesiącu. Firma nie zdradza szczegółów, ale już teraz wiadomo, że można spodziewać się muskularnej sylwetki oraz linii dynamicznych przeplatanych z eleganckimi. Samochód ma mieć wydłużony rozstaw osi, co zwiększy komfort podróżowania na tylnej kanapie. Również zawieszenie zostanie ustawione względem 8 Coupé oraz Cabrio na jeszcze większą wygodę. O ile samo zdjęcie nie mówi za wiele, to więcej samochodu zobaczymy na szpiegowskich zdjęciach z testów prototypu. Wewnątrz samochodów zapewne znajdzie się na desce rozdzielczej ponad 12-calowy ekran zastępujący analogowe zegary oraz ponad 10-calowy ekran systemu multimedialnego. BMW również jest obecnie w trakcie testów zakamuflowanych prototypów nowego BMW serii 2 w wariancie Grand Coupé. Po raz pierwszy widzieliśmy je na zdjęciach pod koniec zeszłego roku. Oczywiście bawarski producent ma zamiar zmierzyć się z hitowym Mercedesem CLA. Egzemplarz samochodu przyłapanego na zielonej pętli posiada większe trapezoidalne końcówki wydechu, duże aluminiowe koła oraz bardziej sportowy pakiet stylistyczny. Może to być zatem BMW M240i M Performance. Najprawdopodobniej pod jego maską znajdzie się dwulitrowa jednostka uturbiona o mocy 306 koni mechanicznych oraz 450 Nm momentu obrotowego. Odpowiadający temu modelowi samochód za Falterbach, czyli Mercedes AMG CLA 35, przyspiesza do setki w czasie 4,9 sekundy, napędzany jest czterocylindrową dwulitrową jednostką generującą 306 koni oraz 400 Nm. Tak samo jak BMW posiada przedni napęd, chociaż w opcji pojawia się również AWD. Słowem, bardzo podobne samochody. A tak brzmi nowe BMW M235i Grand Coupé. Podoba się? Dzięki za obejrzenie dzisiejszego Na Poboczu. Zobaczcie również jutro nowy odcinek Topa, w poniedziałek kolejny test jazd próbnych. Tym razem Mercedes C43 AMG w wariancie coupé. Do zobaczenia!